Mówiąc o komunikacji, największą rolę i najwięcej czasu poświęcamy słowom. Poniekąd to słusznie, bo słowa przecież w komunikacji zdawałoby się, że są najważniejsze. Nie możemy jednak zapominać o jednym bardzo istotnym elemencie komunikacji, bez którego to nasza mowa przypominałaby bezkształtną pulpę zbitych ze sobą słów. Mowa o pauzie, bo to ona jest bohaterką dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Pauza to taka część naszej komunikacji, naszej mowy, która jest niesamowicie ważna, a tak naprawdę przecież w ogóle jej nie słychać, bo przecież o to chodzi. Pauza to czas milczenia, to czas bez głosu, który trwa najczęściej od 1 do 3 sekund, w zależności od tego, jaki jest temperament osoby mówiącej, jaka jest jej osobowość i w związku z tym, jak szybkie jest jej tempo mówienia. Osoby, które mówią wolno, będą miały dosyć długą pauzę, która może trwać 3, czasem wyjątkowo nawet więcej sekund. Natomiast osoby mówiące dosyć szybko i dynamicznie będą miały tę pauzę krótszą, 1-2-sekundową. Pauza jest niezbędnym elementem każdej wypowiedzi ze względu na kilka aspektów. Pierwszym z nich jest czas na myślenie dla osoby mówiącej. Jak zbadali neurobiolodzy, 1 sekunda milczenia to dla naszego mózgu 900 myśli. W czasie 1 sekundy, kiedy milczymy, kiedy nic nie mówimy, kiedy stosujemy pauzę, przez nasz mózg przewija się aż 900 myśli. Rachunek prawdopodobieństwa wskazuje nieubłaganie, że któraś z tych myśli przecież musi być dobra. Więc jeśli jesteście trochę gorzej przygotowani, albo zestresowani, albo chcecie naprawdę dobrze wypaść podczas swojego wystąpienia czy spotkania, nie bójcie się używać pauzy. Mózg bardzo często robi wtedy coś zupełnie odwrotnego, to znaczy stara się bardzo dużo produkować słów i dźwięków, tymczasem powinno się zadziać coś zupełnie odwrotnego, czyli powinno się temu mózgowi dać trochę milczenia, dać trochę czasu na zastanowienie. Ale pauza to również bardzo ważna rzecz z perspektywy osoby słuchającej. Przecież kiedy non-stop dostarczamy swojemu mózgowi jakieś treści, non-stop słyszymy potok słów, nie jesteśmy w stanie ani się dobrze na tym skoncentrować, ani skupić, ani tym bardziej zapamiętać najważniejszych rzeczy. Więc pauza w tym wypadku dla słuchacza oznacza ten moment, kiedy jego mózg może przyswoić określone treści z naszej wypowiedzi, a więc finalnie znacznie więcej wynieść z jakiegoś wystąpienia czy spotkania. No i wreszcie najważniejsza rzecz, najważniejsza rola pauzy to lepsze rozumienie. Wypowiedź, która jest podzielona na kawałki znaczeniowe, oddzielone właśnie pauzą, to wypowiedź, która jest lepiej rozumiana, która jest bardziej konkretna, która jest też lepiej postrzegana przez widownię. Osoby, które posługują się pauzą i umieją to robić, to osoby, które są postrzegane jako te lepiej przygotowane do spotkania, jako te lepiej mówiące i lepiej występujące. Tak więc warto się pauzy nie obawiać, warto nie bać się milczenia, bo to milczenie, jak głosi przysłowie, może być złotem. W tym wypadku ewidentnym złotem naszej komunikacji jest pauza. Zachęcam Was do stosowania pauzy. Zobaczycie, jak ciekawe i jak dobre efekty ona przynosi. Tymczasem dziękuję Wam już za dziś. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, zostawiajcie pytania, komentarze i do zobaczenia.